Jarosław Hampel, sezon 2018, Barwa Chwogołnie Leszno. Jarek, no na początek muszę zadać Ci to pytanie, co skłoniło Cię do powrotu do Leszna i tego, że będziesz w przyszłym sezonie reprezentował Chwogołnie Leszno? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego powrotu. Cieszę się, że ta chęć powrotu jakby była obustronnie. Ja od samego początku, wiedząc, że kończy mi się kontrakt, jakby no... zakładałem, że będę chciał wrócić właśnie do Unii Leszno. Poza tym też no tutaj te nasze rozmowy w klubie właśnie szły w tym kierunku i cieszę się, że to właśnie tak się potoczyło i poukładało. Klub bardzo profesjonalny, z wielkimi tradycjami, zarządzany wspaniale. Poza tym drużyna fajnych zawodników, którzy tutaj na co dzień startują. Znam się z chłopakami bardzo dobrze i myślę, że będziemy tworzyć fajny klimat i dobrą atmosferę. Także no, Leszno to można powiedzieć moje miasto, ja stąd pochodzę i wracam do siebie, także bardzo się z tego cieszę. No z pewnością wielu kibiców ma do Ciebie jak poniekąd żal, że po sezonie 2012 zmieniłeś klub i może to jest dobry moment, żeby tym kibicom powiedzieć kilka słów, wspominając to wydarzenie i ten powrót tegoroczny do Leszna. Ja myślę, że też nie ma co za bardzo tymi wspomnieniami w tamte lata wracać. Jakby nikt nie zna szczegółów tamtego odejścia, ale to już jest bardzo daleka i odległa historia, która nie ma nic wspólnego z, jakby z czasami teraźniejszymi. W tym momencie jakby wszystko inaczej wygląda. Przed nami nowe plany, wielkie ambicje na przyszły rok i tutaj na tym się najbardziej skupiam. Skupiam też się na tym, że właśnie co mówiłem wcześniej, że to jest dobra drużyna z bardzo fajnymi zawodnikami, z którymi będę mógł tworzyć wspólnie ten wynik, no bo to przede wszystkim będzie dla nas najważniejsze i mam nadzieję, że wszystko będzie się dobrze układać. W latach 2007-2012 klubem kierował Józef Dworakowski, od 2014 roku prezesem jest Piotr Rusiecki. Jak wyglądały negocjacje z aktualnym prezesem Leszczyńskiej Unii? Przebiegały one bardzo szybko przede wszystkim, ale to jest tak, jak powiedziałem wcześniej, kiedy dwie strony chcą tego samego, no to wszystko odbywa się w bardzo łatwy sposób i tutaj tak było w moim przypadku. Planując odejście z Falubazu, od razu wiedziałem, że będę chciał właśnie podpisać kontrakt w Unii Leszno. Właśnie, wspomniałeś o tym, że od początku chciałeś startować w Lesznie. Czy były jakieś inne propozycje dla Ciebie startów w innej drużynie PGE Ekstraligi? Jakieś inne opcje też były brane pod uwagę, czy od razu byłeś zdecydowany na Leszno? Były inne propozycje, ale nie było innej opcji, jeśli chodzi o moją osobę. Tak powiedziałem wcześniej, kierunek był odgórnie u mnie gdzieś tam określony i cieszyłem się z tego właśnie, że będę mógł siąść, porozmawiać z prezesem Rusieckim, odnosząc wrażenie, że chcemy tego samego, czyli mojego powrotu, więc zrobię wszystko, żeby przyszły sezon był udany dla mnie, jeśli chodzi o starty w barwach Unii Leszno. Będę chciał trzymać dobry poziom sportowy. No i mam nadzieję, że wraz z kolegami znowu będziemy tą drużyną jedną z najlepszych. No właśnie, nawiązałeś tutaj do dobrych wyników, które święciłeś w barwach Leszczyńskiej Unii. Dwa złote medale 2007 i 2010, dwa srebrne 2008 i 2011. Ty masz taką nadzieję nawiązania do tych sukcesów, bo tak wspominałem, największe drużynowe indywidualne sukcesy no, święciłeś w barwach Unii Leszno. Tak właśnie było i tamte lata, które spędziłem w Unii Leszno, wspominam naprawdę bardzo, bardzo dobrze, pod wieloma względami. Sportowo tych sukcesów było co niemiara i pewnie no, byłoby znakomicie, gdyby móc po prostu kontynuować tą dobrą pasę. Na tym będzie nam najbardziej zależało. No, wiemy doskonale, że ścigamy się przede wszystkim dla kibiców, którzy tłumnie przychodzą na stadion, oglądać nas i dopingować. Także no, takie są nasze ambicje, żeby jeździć na dobrym, wysokim poziomie, dając radość i sobie, i kibicom. A jak wyglądają Twoje relacje z menadżerem Piotrem Baranem? Już odbyłeś jakieś pierwsze rozmowy z Piotrem? Jakieś wspólne plany treningowe? Jak wygląda to na ten moment po podpisaniu kontraktu i tych wcześniejszych rozmowach negocjacyjnych? Jeśli chodzi o kontakt z trenerem Piotrem Baranem, to ten kontakt jest bardzo dobry i szczerze mówiąc mamy tam już pewne ustalenia, jakiś plan działania, jeśli chodzi o przygotowania, o ten okres zimowy, wszystkie szczegóły zostały dogadane. Także no, jest okej, bo trener Baron jakby, no, rozumie tutaj zawodników, przecież kiedyś wiele lat startował, więc te wszystkie kwestie
o których trzeba jakby rozmawiać, są bardzo ułatwione, no bo rozumiemy się po prostu na każdej płaszczyźnie dobrze. Rozmawiałeś już z innymi zawodnikami w Ogólnie Leszno na temat tutaj swojego powrotu, jakieś spostrzeżenia, jak to wygląda z twojej strony? Tak, mieliśmy okazję już porozmawiać, myślę, że to wygląda dobrze. Jak mówiłem wcześniej, no, wydaje mi się, że mamy bardzo dobre relacje. Ten kontakt jest bardzo koleżeński i takie też odnoszę wrażenie, jak najbardziej, więc takie odczucia bardzo pozytywne. No, tak mówiłem, mam nadzieję, że to nam pomoże, żeby tworzyć ten dobry wynik. Atmosfera jak jest dobra, no to wszystko jest łatwiej, także mam nadzieję, że właśnie w tą stronę wszystko pójdzie. I jeszcze na koniec, co byś chciał powiedzieć kibicom w Ogólnie Leszno? Chciałbym serdecznie wszystkich kibiców pozdrowić, powiedzieć im, że bardzo się cieszę, że wracam i znowu będę mógł przywdziać te barwy. Życzę wszystkim udanych emocji przyszłorocznych, a ze swojej strony mogę tylko powiedzieć tyle, że będę się starał ponownie być jednym z liderów zespołu i jechać jak najlepiej potrafię.